Witam wszystkich w kolejnym już 32 odcinku serialu Demontaż. Dzisiaj demontujemy taki oto sprzęt, agregat z lodówki od pana zawodowego zbieracza złomu. Wpadajcie na jego kanał. No i my rozcinamy tu sobie chyba tutaj i tutaj i wyciągamy sobie miedź. No i ważymy poszczególne kolorowe metale oraz żelazo sobie zważymy i miedź. No to zaczynamy z demontażu. No i jedną część mamy rozciętą, to takie uzwojenie, bardzo ładne jest. I teraz jeszcze tniemy po środku, no to sobie musimy z drugiej strony tutaj przeciąć. No i mamy przeciętą drugą stronę kompresorka. Jeszcze trochę odgiąć tutaj. Musimy. Teraz musimy jeszcze dostać ten rotor, więc tniemy tutaj po boku, żebyśmy to dostali sobie. Teraz jeszcze chyba z drugiej strony. Sobie przetniemy. Coś nam tutaj wyleciało. Jeszcze te druty tu sobie odrobimy. Tak. To jest żelazne. No i wydostać jakoś. No. Drugą część mamy zdjętą. No i teraz już bardzo lechućko sobie odkręcamy te śrubki oto z tego statora, bo to, co jest, to najważniejsze, miedź. Pozdrawiam Macio Casting oraz Flaming Recycling i jeszcze wszystkich złomiarzy, których upomniałem. No i mamy, proszę Państwa, bardzo ładny stator zdjęty z tego super silny z kompresorka. No tutaj jest aluminiowe taki, to sobie zostawimy, to oddamy wszystko do złomu, bo to jest złom. No i teraz będziemy sobie demontować oto ten stator z tego kompresorka, bardzo ładnego. Jak to zrobimy? Przetniemy jedną stronę, no i powyciągamy, powyklapujemy. Ja to zrobię dzisiaj szlifierką, tylko tarczę muszę sobie zamienić. No i obcinamy z jednej strony tutaj uzwojenie miedziane. Uzwojenie mamy bardzo ładnie wycięte. No i teraz co z tym? Po prostu chwycimy to sobie do imadła. No i tutaj będziemy klepali. Na chwilę wam pokażę, jak to wyjdzie. No i bardzo elegancko żeśmy to sobie trochę chwycili. Bardzo lekko to idzie, bo to jest olej namaczany. No więc kontynuujemy pracę. Widzicie, że całe zwoje idzie bardzo fajnie wydostać. Wszystko w oleju pływie. No i to jest całe rozbieranie kompresorka. Więc to dalej do złomu pójdzie. No i teraz najgorsza robota. Oczyszczanie tego. No i chwytamy się oczyszczania. Mam taką wanienkę. Bardzo piękną. No i co? Oczyszczamy miedź z tego statora, bardzo ładnego.
To jest olej namaczany, no i bardzo łatwo to idzie wyciągnąć, tak? Dobry serek dostałem od zawodowego. Miedziane zwoje oczywiście w tym jest, bo to jakiś stary kompresor, jeszcze Chińczyków w tym czasie nie było. Tu ten pierścień taki, oto wyczyścimy sobie, no i będzie prawie gotowe wszystko. Powyczyszczamy trochę sobie. Jeżeli ktoś chce zareklamować swój kanał albo coś, to niech napisze. Zrobimy reklamę na początku demontażu jakiegoś. No i oczyszczamy to. Ach, sobie elegancka miedź. Wybierzemy trochę jeszcze z tego wszystko. Na chwilę pauza. No i my podnosimy się do ważenia żelaza. Trochę za sobie wyczyścimy. Widać dobrze tą wagę. 0 gramów. Widać dobrze. No i ważymy żelazo. Oto jest wszystko żelazne. Jeszcze tutaj miedziana rura, taka fajna. To też jest miedź. Więc ją sobie odrobimy. Tutaj też jest trochę miedzi. Jeszcze w tym. Tak. Taka fajna miedziana rura. To też trochę gramów będzie więcej. Kontynuujemy ze żelazem. No. Jeszcze te śrubki tu oto. Dajemy do złomu też. No i 8,5 kg prawie złomu tylko. No i teraz ta najładniejsza rzecz. Miedź, którą wydobyliśmy. Ile tego było? Jeszcze te rury miedziane. No i jest. 1 kilo 77 gramów. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i do przyszłych odcinków, demontaży. Jeżeli ktoś chce zareklamować kanał, to nie ma problemu. Zostawcie komentarz. Zareklamuję wasz kanał. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia.